Za daleko poszła. Maja, gdzie jest twój prezent? Cześć wszystkim, tu Joto Mama, przychodzę do was z nowym vlogiem. Słuchajcie, udało mi się na chwilę wyrwać od chorego Eliaska, aby nagrać początek tego vloga. Tak, dobrze słyszeliście, Elias jest chory i słuchajcie, dopiero przedwczoraj na głos powiedziałam, że jak dobrze, że od dawna nikt z nas nie chorował. I wczoraj wieczorem Elias miał gorączkę 39 stopni, nocą to w ogóle 40. Dzisiaj mamy czwartek, problem jest taki, że mieliśmy jutro jechać na zawody Maja. Maja bardzo chciała, ponieważ to są takie przedostatnie zawody przed wakacjami. Teraz w kwietniu są zawody i kolejne dopiero w czerwcu. I z jednej strony ona bardzo się stresowała, z drugiej strony ona bardzo chce jechać, żeby po prostu próbować. Ja z nią już o tym rozmawiałam, że warto próbować. Nauczyć się tej planszy, tej sceny, że są ludzie, są sędziny i ktoś ją ocenia, żeby ona po prostu się do tego przyzwyczaiła i żeby po prostu jakby zniwelować ten stres. I ona to też rozumie, no i więc bardzo chciała jechać. Za chwilę zobaczycie nasze święta wielkanocne, czyli prezenty od zajączka. Zobaczycie też nasz lany poniedziałek, taki mały kawałek. Później też jeździliśmy do lasu. Zobaczycie Eliaska po raz pierwszy w parku linowym i wydaje mi się właśnie odnośnie tych zawodów, czy udało nam się pojechać, czy jednak nie, ponieważ jeśli Eliasek jutro nie będzie zdrowy, czyli nie będzie taka stabilna temperatura, czyli poniżej 37 stopni, no to raczej nigdzie nie pojedziemy, ale naprawdę mam nadzieję, że jego system odpornościowy zadziała tak jak zawsze, czyli on zazwyczaj choruje tylko jeden dzień, temperaturę ma 39-40 stopni i już kolejnego dnia on jest zdrowy. Mam nadzieję, że tak będzie. Trzymajcie proszę kciuki za Eliaska, żeby było dobrze i w kolejnym vlogu dowiecie się, czy udało nam się pojechać na kolejne zawody Maji, czy jednak nie. Oglądajcie. Słuchajcie, jesteście gotowi? Tak! Zajączek wielkanocny dla was przygotował od samego rana prezenty. Tak się starał, chyba całą noc tam sobie biegał po ogródku. A więc szukajcie tam, gdzie macie bazę. Tam, gdzie jest baza, ok? Tam, gdzie są te roślinki, Isza, kwiatuszki. Raz, dwa, trzy, biegiem! Isza, uszy! Co znalazłaś? A Isza, co to jest? Jakiś duży prezent. Jena! Eliasku, czyje to? Moje. Leżak dla ciebie? Psi patrol? Eliasku! To jest namiot. Moje. Moje. Moisia, ty co masz? To jest mapa z naklejkami. Pamiętasz, ty się chciałaś dowiedzieć, gdzie leży jaki kraj, tak? Ej! Elias też ma psi patrol. A Isza, co ty masz? Książkę. A to? Musimy otworzyć, sprawdzić. Ja mam psi patlon. Psi patlon. Maja, tu jest twój prezent. Eliasku, to czyje? Moje. Naprawdę? Moje. Za daleko poszła. Maja, gdzie jest twój prezent? Czekałaś, Majusz. Chciałaś bardzo. Maja nawet nie zauważyła, ty tak schowałeś. No. O nie, ty, zajączek. Zajączek tak schował, że ty nawet nie zauważyłeś? Oj. Dobra, później to. A jak kolor, Maja, tobie się podoba? Jeszcze coś masz tam. To jest jakiś... Co? Dziękuję, zajączek, bardzo chciałam książkę. Tak? Zajączek. Ja też dziękuję, zajączek. Nie basen, to jest... Słyszałeś, co ona powiedziała? Dziękuję, zajączek i mama i tata. Zaskali, co to jest? Jakieś... A już widać przecież. Widzisz, co to jest? To są grotki. Zuma wyszła! Ale taki malutki, nie? Akurat dla Eliasko tylko. Tata się nie zmieści już. A kaka? A mama może wejść. Mama może wejść? Ale piękne. Dobra, połóż się sobie. No. Relaksik. A jeszcze pierwsza próba. Jak? Fajnie. To nie spadnę. Nie, ale masz kaski, jak ktoś. Takie ludziki tutaj są, tak? Ale to jest. Dobrze, tak? Wiecie, Eliasek te klocki kiedyś widział w jednym ze sklepów i tam one były otwarte i można było się bawić. Takie stanowisko było. Elias bardzo chciał, prosił, ale to było dawno, dawno temu. Sprawdzimy, co tu będzie, tak? Wow. O, jakie słodkie. Wow. Co to jest? Chyba naklejka, nie? Dziękuję za przyjaźń. To jest piłka, tak? A szopat. Nie, zobacz, piłeczka. Piłka. A moja piłka. Eliasku, lubisz takie małe piłeczki? Mama. I batony.
Tak, o to waży ci. Jabłuszko i truskawka. Jestem wyższa niż mama. Jedziemy z moją przyjaciółką, która zaraz się przewróci. No, pod górkę dobrze ci idzie, ale z górki no to różnie. Mamo, to z górki, to z górki. Dawaj, jedź, 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 jedź. Trzymam kciuki, będzie dobrze, już mają mnie wołota. Ja? No widzisz, mama? Jak dobrze. Mama, nie schodzi. Masz hamulce z przodu. Spadnie, jakby nie była z przodu. Mamo, nagrywa mnie. Dlaczego mnie dzisiaj wszyscy zmuszają? Abym ich nagrywała, nie rozumiem. Nie. Już. Bo mam fajne prezenty. Z której strony? Ty też chyba nie wiesz, tak? Tu. No! Kto? Zobacz, jest zwierzątko. O! Kto to? A wiesz, w kolorze twojego roweru? Jest. Ty zauważyłaś, Maja? Ale słuchaj. Nie, no tu się wysypie. Myszka. Mocno. Raz. Możesz mi ty. Raz. Dwa, trzy, cztery. Można jeszcze chyba. Ochronisz. Ochronisz będzie. Mamy autko z Eliaskiem. Ochroniasz? Mhm. Albo złodziej. Bardziej podobnie do złodziej. Złodziej to. Złodziej, okej. Okay. I czym to się wszystko skończyło? Elias sobie poszedł, a ja dalej się bawię. Mam kolejną misję do zrobienia. Elias mnie poprosił to zmontować i powiedział, że to będzie jego parking. Czekam na parking. Poddaję się! Przyjechaliśmy do lasu, ale tu wszyscy się kłócą, to znaczy młodzież się kłóci, my z Mesiem chcemy iść do przodu, oni tutaj od ławki do ławki biegali. Pomóc ci, Eliasku? Co to jest? Śniadaniówka? Czy ja? Machtelta! No! Co wy tam macie, dziewczyny? Spakowałam dla każdego dziecka śniadaniówkę. Mamy taki mus z kokosowym. Dziewczyny mają dwa jednakowe, Elias chyba ma truskawkowy, takie mini babeczki, winogrona, rzodkiewki i ogórki. Eliasek akurat nie ma rzodkiewek, bo naprawdę bardzo nie lubi póki co. Mamusia, ty lubisz rzodkiewki? Tak? Wcześniej nie lubiłaś akurat. No i że zaczęło od czego? Od babeczek, tak? I jeszcze mamy tak, znów rzodkiewki, pomidorki, ogórki kiszone. Mesio ma jeszcze w plecaku pokrojone świeże ogórki. I co jeszcze, Mesio? Mów prawdę. Kurczaka. Kurczaka, tak. Mamo, a mi się spodobało. Pomóc ci, Elias. Co? Co ci się spodobało? Rzodkiewka. Naprawdę? Jeszcze wiesz, nie wiem, ze dwa lata temu nie lubiłaś. Lubię. Ty już lubisz? Eliasku, uważaj! No, teraz skok. Brawo! Idziemy do przodu. Ej, mój ten kolor tam jest. A, rzutkiewka, tak, no taka różowa można powiedzieć, prawda? Mhm. Idziemy do przodu, już tata nas wyprzedził. Ale jest pyszna. I w środku biała. Mhm. Myślę, teraz w którą stronę? No. Na pewno? Bo już jeden raz nie tam skręciliśmy. Aisza? Aisza, którędy idziemy? Zasady. Tak, na pewno. Mama. Okej. Okay. Elias, możesz oddać mamie swój plecak? Nie. Dlaczego? Dlaczego? Ale ty nie rozumiesz? No. On ci pomaga, bo on trzyma swój plecak. Nie ty, a ty go tylko trzymasz. Tylko. Mama. Jego 10 zł. No właśnie. Eliasku, za kogo będziesz płacił? Za siebie. A? Za cały. Za dziewczynów? Ogólnie, Mesiu, my ci też pomogliśmy. Wiesz kiedy? Mama. Bo zjedliśmy kurczaka, ogórki. Zjedliśmy już... całą wodę. No, więc mama, już pusty jaką... plecak jest. Mama, mogę coś powiedzieć na kamerę? Słucham, o co chodzi? Ma stówę. Ja myślałam, że on mi jakiś wierszyk opowie albo historię. Ja coś mogę powiedzieć. Ona, mamo, ty masz stówę. To są gdzie wy chcecie iść? To są ale słuchajcie, dziewczyny, ale słuchajcie. My zamiast 25 minut szliśmy ponad godzinę, ponieważ nie tam trafiliśmy, tak, i wybraliśmy niewłaściwą ścieżkę, a dziewczyny jeszcze chcą pójść na wspinaczkę. Nie na wspinaczkę. A, czekaj, jak to się nazywa? Park linowy. Tak. Słuchajcie, my jeszcze nie... Park linowy? Ale słuchajcie, my jeszcze nie dotarliśmy. I jak już dotrzemy, a jeszcze musimy wracać też pieszo, no to po prostu nie będziecie miały... siły. To są Eliaska pieniądze. On zabrał u mnie i to są jego. Tak, naprawdę to twoje? Nie. Ale on mówi, że ja mam pieniądze.
papilowe. Mani. Masiu, dotarliśmy? No. Dotarliśmy. Ja już nie chcę stawać. Ja już... Idziemy. A jeżeli nie dam rady nawet stać już, wiesz, jestem wywiątona. Idziemy, proszę. Jasku, co jest? Nie chcesz na lody iść? Chcesz tu zostać? To tata zostaje z Leska, my idziemy. Ja idę po samochodzie. Tak. Słuchajcie, Masiu ma taki pomysł, że on wróci sam po auto i to będzie, nie wiem, dwa razy szybciej, jak nie trzy razy szybciej, no, niż my będziemy szli z nim. I on po prostu przywiezie tu auto i nas odbierze tutaj. Co, Iszak? No widzisz, super Elias, dobrze ci idzie. Kto pamięta, w zeszłym roku też Elias próbował i mu się nie udało. I on właśnie wtedy, na samym początku trasy zszedł i już nie chciał tu wejść. Minął rok i Elias daje radę. Mamusia, brawo, dziękuję. Tu mama, wszystko okej. Okay. Eliasku, jest okej, okay. Tu nie ma dziury. Spokojnie, idź do przodu. Dasz radę. Maja ci pomaga cały czas. Dasz radę, super, już, połowa, Elias. Maja, wiesz, że można na to spadnąć i iść? No, możesz się położyć nawet, Elias. O, daj rączkę, daj rączkę. I chodź. Chcesz być pierwszy? Tak, dawaj. Udało się! I co, jeszcze raz? Nie. Co nie? Nie? Nie fajnie było? Mariusia, fajnie było? Mariusia, fajnie było? Zjeżdżę już. Mogę na dupkę. To fajnie mi się zjeżdża. Super, brawo! Brawo! A ja chcę teraz na to. Co nie? Dasz radę. Aisza, jeśli Eliaskowi się udało, to tobie też. Za co? Eliasku, ty z trudem zrobiłeś tą malutką trasę, wiesz? A ty chcesz jeszcze wyżej iść? Chcesz bardzo do domu, ja też. Już wracamy, wymęczeni. Kochani, kończymy już tego vloga. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia, do kolejnych filmów, vlogów. Pa, pa!